siemanko, to ja, Aworski, a dziś jesteśmy w kolejnym odcinku Zagrajmy w Minecraft Pocket Edition. Dokładnie, jest to już 11 odcinek, więc no, zrobiła się noc, to pójdziemy spać. Nie wiem, dlaczego mi tak nagle laguje Minecraft, o, nie wiem, o co chodzi w ogóle, co się dzieje, jakie mi coś stanie. Tak, na samym wstępie chciałem wam powiedzieć, że stworzyłem grupę na Facebooku, której link będziecie mieli w opisie tego filmu i w komentarzu podpiętym przeze mnie, dokładnie. To grupa się nazywa Refilki Aworskiego, to jest Refilek Aworskiego, tylko że Refilki. Więc takie szybkie info, no. Po odcinku w ogóle zrobiłem sobie, no, żeby otwierać skrzynię, bo byłem w kopalni, sobie dużo kopałem. To bardzo dużo, jak widzicie, jest mój kilo bardzo zużyty, więcej niż połowę. Zdobyłem, mam 36 deksów teraz, gdzie miałem 19. Mam oczy Enderu, bo zabijałem Endermany przy okazji parę razy jak to powiedzieć, zginąłem parę razy i wiem nawet, gdzie jest End. Jakby ktoś chciał wejść do mnie na save'a, to tutaj, w tamtą stronę, jest spawn i tam mam wszystko opisane, gdzie, co, jak trafić do mojej tej działki, bo po pochodniach od razu trzeba iść i po pochodniach się trafi do mojego domu. Wiem, że trochę tak jest jak jakiś Jasi i Fasola. Nie, co? Jasi Małgosia, nie Jasi Fasola. no. Więc to tyle. Właśnie widzicie tutaj, że Enderman zabrał mi ten, jak to się nazywa, blok trawy. I patrzcie na to. Zrobiłem też tutaj dróżkę. Już wiem, jak dochodzić do tamtej działki i patrzcie na to, zrobiłem wreszcie tutaj po odcinku. Chciałem to na odcinku zrobić, ale postanowiłem, że to zrobię po odcinku z tego powodu, bo po co zajmować czas na odcinku, skoro muszę to zrobić przed odcinkiem czy tam po odcinku i to lepiej wyjdzie, niż by się stresować i to No, no i tutaj jest taka fajna dróżka do mojego domu. Robiłem, w sensie, no do mojego domu, do bazy. Robiłem ją, gdy oglądałem sobie Policjanci i Policjantki. XD. Dokładnie. Nie wiem w ogóle, czy ta trawa odrośnie. Nie wiem, czy tutaj coś w ogóle wyrośnie, bo ja to zasadziłem zwykłym dirtem i nagle coś jest nie tak. No. No i tutaj właśnie mamy działeczkę. Jak widać, dokładnie, tutaj zrobiłem też, tam jest skrzynia i dobra, wracamy do domu, tutaj też właśnie zrobiłem taką dróżkę z cobblestone'a, żeby to jakoś ładnie wyglądało, żeby jak ktoś ma automatyczny skok wyłączony, to żeby sobie nie klikać specjalnie przycisku skoku, tylko żeby wchodzić normalnie, tak po półpłytkach i tyle. Dobra, lecimy do mojego domu. W ogóle ta kopalnia to już jest takie, tak daleko, ona już jest zrobiona, że nie wiem już ile czanków tam przekopałem. Dokładnie. Może w tym odcinku raz jedną spróbuję rybę złowić. Zobaczymy, co wypadnie. W ogóle patrzcie, jaka to jest zbugowana ta wędka. Nie jest przyczepione do tego ten, tylko to odlatuje ten sznurek. Dziwne. Dobra. Jest coś? Idzie coś? Nic nie idzie, no ale... O, idzie. O, mamy rybkę. Dobra, spoko. Nawet aż mi zlagowało Minecrafta lekko. Spoko. Rybka oczywiście może sobie leżeć w skrzyni, nie zepsuje się, bo to nie jest prawdziwy świat. Nie ma tu lodówek. Minecraft to życie, nie wiem jakie, na pewno nieprawdziwe, bo tak to by się zepsuła dawno ryba. Dokładnie. W ogóle chcę gdzieś, nie wiem, gdzieś w ogóle chciałbym zasadzić gdzieś indziej te, nie wiem, czy się mówi indziej, czy gdzieś, nie wiem, chciałbym gdzieś nie na takiej małej tej wodzie, na takim małym zbiorniku wody zasadzić trzcinę. Chciałbym gdzieś dalej zasadzić, tam gdzie jest dużo wody.
że mieć duże zbiory trzciny cukrowej, bo kartki oczywiście mi się przydadzą, mam tylko no stack prawie pół trzciny, więc tak 2 na 10. I co dalej? I dalej będziemy zaraz robić tam domek. No, ale pierw, wiecie co zrobię? Wezmę drewno, w ogóle wezmę wiaderko, bo zaraz będę szedł jeszcze tam na dół. Dokładnie. Refilek jest. Dokładnie. W ogóle wbijacie tą grupę, tam jest 20 albo 30 osób. Dodałem z moich znajomych, więc spoko. Okej. I co miałem zrobić? Mam drewno, więc spoko. Chciałem iść jeszcze po odcinku na miejsce spawnu, bo tam są sosny, ale tego nie zrobiłem. Taki średni bym powiedział. Mogłem to zrobić po odcinku, ale zapomniałem. No, jeden z ważniejszych, ale tam zapomniałem. Dokładnie. Dobra. W ogóle patrzcie na to. W ogóle wykopię ten węgiel, bo co będzie się marnować? Ja mam mało dosyć węgla, a zawsze węgla nigdy za dużo, czy tam nigdy za mało? Nie wiem, jak to się mówi. Dokładnie. Spoko. Trzeba wykopać ten węgiel, bo to się przyda. I dobra. Pyk. Węgiel. Mamy jeszcze pewnie jeden wungielek. Mamy 12 poziom i trzeba lecieć tam do końca, bo tak. To jest nie do końca, bo chcę mieć tylko lawę. A lawa jest tu właśnie. Pyk i pyk. Żebyście tam widzieli. Zresztą tam pójdę na tym odcinku. Jest dużo czasu, więc można iść do dużego zbiornika lawy. To jest to? W ogóle tu już żelazo, więc wykopmy je. Taki odcinek, gdzie będę wykopywać, pokazywać wam, jak wygląda mój cave. W ogóle w tym odcinku będziecie mieli save'a, dokładnie, bo w tamtym odcinku zapomniałem dać save'a. I tyle. No patrzcie, tutaj jest lawa, no ale to jeszcze nic, bo tutaj jeszcze jest lawa. No i jeszcze jest tu żelazo, więc spoko, można wykopać jak najbardziej, jeszcze jak. Pyk, 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 okej. Tu jeszcze jest żelazo, spoko. To jest cobblestone jakiś. No, dalej też jest lawa. Ten cały cave jest w lawie. Nie wiem, czy to jest obdiaksy, czy nie, bo jeszcze nie eksplorowałem go całego. A nie chcę go eksplorować, ponieważ całego odcinka... W sensie mógłbym cały odcinek, ale on był nudny. To bardzo nudny. Dokładnie. Dobra, wróćmy się szybko do domku. Idziemy robić daszek w bazie. I jakby ktoś się pytał, po odcinku jeszcze zajdę po drzwi, w sensie nie po drzwi, tylko po deski brzozowe, nie, sosnowe, tak dokładnie, zajdę po deski, czy tam drewno sosnowe tam na spawn, bo nie chcę tego robić na odcinku, a to mi się przyda, bo chcę zrobić takie fajne drzwi do mojego drugiego domku. Dokładnie. Dobra. Lećmy, lećmy, lećmy. Ja bym chciał... Potrzebna mi ogólnie jest ta lawa, bo chciałbym zrobić kosz na śmieci, ponieważ niektóre itemy, które mi są, nie są potrzebne. To bym wyrzucał po prostu do lawy. Albo kaktusów nie mam, więc... więc to, no. Albo wiecie co? Na tym odcinku też będę robić dużą mapę. A czemu by nie? Okej. Okay. Pierwszy raz będę robił dużą mapę, więc spoko. Odłóżmy to, odłóżmy to. Co ja potrzebuję? Potrzebuję oczywiście to i to na kartki. Okej. Okay. Kartki się muszą przydać, bo tak. Co jest potrzebne do robienia mapy? Tego nie pamiętam. Czy tak się robi po prostu mapę? Nie, bez lawy.
Nie, tak się nie robi mapy. Jak się robi zwykłą mapę? Bo wiem, że z kompasem się robi tak. Jak się robiło zwykłą mapę? Nie pamiętam. Kurde. Chyba, że. Wiecie co? Chyba, żebym zrobił cało. O, jest zwykła mapa. Spoko. Więc tutaj 10 nie. Pyk odkładam. To robimy mapy. 7 jest map. Więc teraz wszystko do craftingu. Mamy 9 map. Wystarczy 9 map. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tak, dokładnie. 9 map wystarczy. Straciłem większość papieru, no ale chciałbym jakoś zrobić ten odcinek. W ogóle robi się noc, więc pójdę spać szybko. A chciałbym fajnie dużą mapę sobie zrobić, żeby, no, żeby jakoś to wyglądało w ogóle. Dobra, więc no. Tutaj robimy chyba mapę. Ona powinna wyglądać chyba jak ta. Więc stwórz mapę. Więc teraz trzeba zobaczyć, jak ona wygląda. Dokładnie tak samo. Więc spoko. Teraz trzeba iść tu. Okej, jesteśmy po krótkim cięciu. Dla was krótkim, dla mnie długim. Dla mnie to cięcie trwało długo, 2,5 godziny ponad. Dla was dosłownie sekundkę. Jak widzicie, jest skończony tutaj dach, jest skończony prawie cały dom. I zaraz wam coś pokażę z tego powodu, bo no nagrywałem już, nagrałem ponad 15 minut odcinka, w sensie drugie 15 minut odcinka. I gdy już nagrałem, wyłączyłem nagrywanie, patrzę, a to nie jest zapisane w ogóle, nie wiem dlaczego. No, zdarza się, nie wiem czemu mi się to nie zapisało, no ale tak. No zrobiłem tutaj też dodatkowo mapę. Mapę na tamtej połówce tego odcinka, który się oczywiście nie nagrał. Mapa jest cała zrobiona. Chodziłem i 15 minut mi to zajęło. Przy okazji byłem też na spawnie, wziąłem tam parę, 6 drzew chyba ściąłem. Dokładnie. No niestety to się nie nagrało, więc tak średnio bym powiedział. I dobra. Wiecie co? Mówiliście, żebym zrobił serię z widzami, w sensie, że minigierki czy coś w tym stylu. Dlatego, no, mówię, jak mówiłem, wejdźcie na moją grupę i ja tam niedługo zrobię posta, gdzie będę pisał, kto chce być ze mną na przykład na odcinku. Ja tam wybiorę z dwie osoby i będą te osoby ze mną nagrywać dokładnie tak, ponieważ mamy już te parę. Nie no, prawie 4000 subskrypcji i pewnie jako wy, moi widzowie, chcecie ze mną nagrywać, to ja wam to umożliwię. Dobra, zróbmy tutaj w sensie drzewo, no, drzwi, bo potrzebuję drzwi, odejdź stąd. Potrzebuję drzwi do mojego domu, tego nowego, którego oczywiście się nie nagrało, jak to budowałem. Przepraszam was za to, ale to wina mojego telefonu. Muszę sobie niedługo kupić nowy sprzęt. No tak, bywa. Jakbyście się pytali, to ogółem niedługo. Czekajcie. Nie, no tutaj niczego nie zrobię. Nie wiem, czy tutaj coś zrobić, czy nie. No nie wiem. Chciałbym coś zrobić. Ale w następnym albo w poprzednim, nie, poprzednim, co ja mówię, w następnych odcinkach pewnie będę budował tutaj, będę pewnie budował sobie magazyn. Chcę zbudować, więc zbuduję po prostu. Chcę zbudować dokładnie, żeby to tak brzydko jakoś nie wyglądało. I teraz oto pytanie jest, w ogóle patrzcie, to jest zbugowane jakieś dziwne. Dokładnie. Teraz muszę zobaczyć, jak to będzie wyglądało od tej strony.
z drzwiami po tej. No, jest okej. Okay. Spoko. W ogóle nie zgłosiłem sobie tego, bo myślałem, że będzie dosyć głośno deszcz, no ale nie zgłosiłem tego, więc 2 na 10. Dobra. Jest spoko, więc teraz zrobiłbym półpłytkę drewnianą. Z tej półpłytki drewnianej, czy tam gdzie będzie ta półpłytka drewniana, w sensie tutaj będzie ta półpłytka drewniana, o tak, łatwiej będzie, jak to powiem, tak, o. No, no i jest spoko, ładnie w ogóle wygląda ten dom, myślę, że wam też się podoba, no mi się bardzo podoba. Dobra, odłóżmy to wszystko, idę po wełnę, bo chciałbym sobie tutaj też łóżko zrobić, no bo mi się przyda, dokładnie. Lećmy, lećmy. No i w ogóle, jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzach ziemniaczek. Dokładnie. I jak napiszecie w ziemniaczek, to ja oczywiście zaserduszkuję wam komentarz. Ciultam, że serduszkuję wszystkim, no ale jeszcze napiszę dzięki, że dotrwałeś do tego momentu na przykład. Tak jak było to na przykład z opisem i tym podobne. Dobra, mam tu wełnę. Myślę, że żelazo to wełna. No, aworski Minecrafter. Po prostu genialny. Zrobiłbym sobie też set diaksowy. Ale znowu mam Please Mobile Activated. Nie wiem, o co z tym chodzi. Cały czas mi to się wyświetla. Cały czas, tylko cały czas. Dokładnie, nie wiem, o co z tym chodzi w ogóle. Oj, zlagował Minecrafta, ale to nic. Kolejna wełna. Okej. Wracamy teraz tam do tamtego domu. Pewnie tam też zrobię jakąś farmę tego. Farmę zboża. Bo to mi się bardzo przyda. I dobra, lecimy. Nie rozumiem, czemu to mi tak się dzieje. No, powinienem sobie kupić lepszy telefon, no ale... No, za bardzo nie mam na razie pieniędzy, żeby sobie kupić nowy telefon, więc muszę... na razie robić materiały na tym, co mam. Tak. Okej. Okay. Dobra. Mamy już wełnę. Tam też była żywa wełna. Okej. Okay. Mamy zrobić to. Półpłytki. Okej. Okay. Pyk, 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 pyk. Mamy. Okej. Okay. Już nawet wiem, gdzie to położę. Pyk i pyk. Okej. Okay. Teraz półpłytki tu wezmę. I tak, tak. Tak. Nie, no to brzydko wygląda. Bardzo brzydko. Jak to zrobić? Tak, tak. Tak, tak, tak. Nie wiem. Na razie tak zostawię. W sensie, że... No, że tutaj taka jakby L-ka. No, bo to wygląda jak L. To zostawię tą L-kę tutaj, bo to jakoś ok wygląda. I... muszę zobaczyć, czy... No dobra. Myślałem, że mi się kończy pamięć, no ale nie kończy się. Tu nie będzie dużego obrazu. Nie będzie dużego obrazu. To mnie trochę drażni. Wiecie? Znowu Please Mobile lata. Nie rozumiem tego. Ja muszę na serio sformatować ten telefon. Gdy sformatuję, to będzie dobrze. Nareszcie będę miał spokój z jakimiś problemami. No bo wróciłem od babci i nagle takie coś się zaczęło wyświetlać. Nie rozumiem tego. To jest dosyć dziwne. Teraz muszę sprawdzić, ile mam pamięci, bo telefon mam gówniany. Tak. Pyk. Pyk, pyk. Pyk i pyk. Spoko. Mam zrobiony cały set. Pyk, pyk, pyk oraz pyk. Ale sobie pykam po prostu. Nice.
Dobra, odłóżmy tutaj te wszystkie diaksy. Ile mi zostało? 12 diaksów. No i dobra. To chyba byłoby tyle z tego odcinka. No taki krótki odcineczek. Nic w nim nie zrobiłem. To z tego powodu, bo mam ten gówniany telefon. No tak. Więc to by było tyle z tego odcinka. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie mój kanał. Myślę, że w następnym odcinku już nie będzie takich problemów. No i wbijajcie na grupę na Facebooku Refilki Jaworskiego. Na razie, cześć. Do następnego odcinka. Hej, hej.